się tutaj ustawiać, a ja zacznę przedstawiać ekipę. Jarosław Sztandera, Otar, Sara Lidzej, Natalia Jędruś. To jest ekipa filmu F63.9. Brawa, możemy pozwolić sobie na brawa. Miss Holocaust, Michalina Musielak oraz Hania Linkowska, odpowiedzialna za zdjęcia. Michalina, reżyserka. Jerry, Roman Przylipiak, reżyseria. Nikodem Habior, montaż. Dzień dobry. Widzę. Oraz Sebastian Łach, wcielający się w główną postać w tym filmie, nie licząc psa. O psie zresztą za chwilę też powiemy. No i Przedziały, Karol Starnawski, reżyser filmu Przedziały. Dzień dobry. Jeśli Państwo będziecie mieć pytania, opinie, to gorąco oczywiście zachęcamy do tego, żeby je zadawać i dzielić się tymi opiniami. No a my może cóż, zacznijmy od filmu F63.9. Przyznam się, że ja ciągle powtarzam tę nazwę, ale nie jestem do końca pewna, czy tak powinnam ją wymawiać, jak z tą nazwą jest. Bardzo dobrze wymówiłaś. Brawo. Pierwszy sukces dzisiaj. No dobrze, to w takim razie przejdźmy do samego filmu, bo oczywiście sam tytuł wskazuje na to, że jest to film o miłości. Dla mnie, przyznam się, jest to film o wykorzystywaniu, a nie tyle o miłości. To wykorzystywaniu w miłości, ale też wykorzystywaniu jakiejś grze pomiędzy reżyserem a aktorem, którą możemy trochę też bardziej uniwersalnie tutaj rozpatrywać, więc pozwolę sobie zacząć tak ogólnie i trochę filozoficznie, ale powiedzcie mi, jak wy się do tego odnosicie, zaczynając od reżysera oczywiście. To znaczy oczywiście on jest w pewnym sensie o manipulacji, tak jak w ogóle życie jest w pewnym sensie grą, manipulacją, ale to nie jest temat filmu. Co dla was jest tematem tego filmu? Nie wiem, jak dzisiaj byłem na sali i oglądałem film, to przypomniał mi się mój kolega, z którym razem mieszkaliśmy na studiach, i on któregoś poranka mówi mi: słuchaj, ale miałem sen. Przyśniła mi się taka dziewczyna, którą widzę tam na korytarzu nieraz, i śniło mi się, że jesteśmy razem. I w całym tym śnie byliśmy razem, kochaliśmy się, potem się rozstaliśmy. Ja już cały ten związek przeżyłem z nią. Ja już nie chcę więcej. I tak sobie pomyślałem, że to jest, no, że tak jest, jeżeli się tylko, że jeżeli tylko zostajemy na tej płaszczyźnie zakochiwania się, a nie wchodzimy głębiej w relacje. Ten film jest tylko i wyłącznie o tym pierwszym momencie zakochania się. To wszystko. Czyli to faktycznie miał być dosłownie taki eksperyment, co dzieje się z osobą, która zaczyna się zakochiwać, tak? Co dzieje się pod wpływem tej reakcji chemicznej, tej substancji chemicznej, która w naszym mózgu się tworzy. To znaczy, to nie jest eksperyment, to jest film fabularny. Znaczy, to jest zabawa formą i to ma wyglądać jak eksperyment. Ale to jest po prostu 30 fabularna studia Munka i tyle. Nie, no tak, oczywiście. Jakby nie chodziło mi o to, że tutaj ty podjąłeś się takiej po prostu koszmarnego wręcz eksperymentu wykorzystania młodej dziewczyny i nie, no tak, już nie będę głębiej wchodzić w te eksperymenty. Ale czyli dla was, dla ciebie jest to właśnie głównie film o tym momencie zakochiwania się. A co no właśnie, jeśli spojrzymy na to, na ten stosunek reżysera z aktorami, czy to też nie jest trochę tak, wbije trochę kij w mrowisko, że reżyser czasami na przykład pozwala sobie na zbyt na manipulację emocjami aktorów. Na przykład, nie wiem, Krystian Lupa jest często oskarżany o taki dwuznaczny stosunek do aktorów, których prowadzi w teatrze. No ja nie śmiałbym się wypowiadać w imieniu pana Krystiana Lupy, ale ciekawe pytanie. Natomiast ja ten scenariusz napisałem 20 lat temu, po maturze, i
Nie wiem, dla mnie po prostu zrobienie tego filmu dzisiaj, po tylu latach, znaczy ja próbowałem szukać jakiejś satysfakcji, jakiejś przyjemności w robieniu tego filmu i to, co mi się najbardziej podobało, to znaczy to, co było dla mnie największym wyzwaniem, to znaleźć takich aktorów i tak ich poprowadzić, żeby wkręcić widzów w tą zabawę formą, tak, na podział między fabułą a dokumentem, żeby widz po prostu w to wszedł, bo jeżeli się nie nabierze, no to nie ma filmu w ogóle. I prowadzenie aktorów było dla mnie największym wyzwaniem, największą przyjemnością i to jest najfajniejsze, co mi się przydarzyło na planie, dlatego chciałbym oddać głos moim aktorom. To za chwilę, już nie tak szybko. Nie tak szybko, bo chciałam się... Okej, to skoro w takim razie wolisz rozmawiać o tej formie, to ta forma mokumentu miała tutaj właśnie pozwolić na większą wiarygodność tej gry między nimi, między aktorami, między postaciami. To znaczy, wiesz co, ja jestem bardzo czuły zawsze na rodzaj prawdy aktorskiej w każdym filmie. I oczywiście wszystko jest konwencją, wszystko jest formą, ale ja po prostu czasami wierzę aktorom, jak oglądam jakiś film, a czasami nie i wtedy trudno mi się przykleić do historii. I ja jestem bardzo na tym punkcie czuły, dlatego strasznie mi zależało na tym, żeby znaleźć świetnych aktorów i takich znalazłem, przynajmniej tak uważam. I może dlatego tak dużo o tym mówię, ale nie wiem po co. A mokument właśnie, to wróćmy trochę do pierwszej części tego pytania, czyli do formy, czyli do mokumentu. To znaczy... Ale jakie jest pytanie, mokument, no i co? No ta forma, dlaczego w ten sposób postanowiłeś tę historię opowiedzieć, bo przyznam się, że o ile mi się bardzo podoba gdzieś tam właśnie pomysł uchwycenia pierwszego momentu zakochania się. Powtórzę to, co powiedziałam też wczoraj, że robić filmy o miłości jest strasznie dużo i tam można często no właśnie wpaść trochę w jakiś taki infantylizm, który być może tutaj w tym przypadku jest zamierzony, a może właśnie wynika z tego, że ten scenariusz powstał dawno temu, a może właśnie wynika z tej formy, która mi osobiście bardziej kojarzy się z programami telewizyjnymi. Rolnik przekażony. No, rolnika akurat nie oglądałam, ale te wszystkie takie, nie wiem tam dlaczego ja, czy no właśnie, czy jakieś takie rzeczy. I zastanawiam się, dlaczego sięgnąłeś właśnie po tę formę. Czy ona jest po prostu teraz bliska, wydaje ci się, że jest bliska widzowi, bo nas otacza zewsząd, czy ona potrzebna była ci do opowiedzenia tej historii, do zbliżenia się bliżej bohaterów? Mhm. To znaczy tak, wiesz, mi zależało na tym, żeby film miał dwie płaszczyzny, fabularną i dokumentalną. I było pytanie, jak nakręcić płaszczyznę dokumentalną, tak, żeby widz był w stanie w to uwierzyć. I oczywiście moglibyśmy robić takie klasyczne dokumentalne zdjęcia, podglądana kamera z boku, ktoś tam... No ale nie chcieliśmy tak udawać, po prostu stwierdziliśmy, że w czasach selfie gadamy do kamery i już, bo jest tak, bo są takie czasy, już to jest tak oczywiste, że się po prostu mówi do kamery, że natomiast dlaczego ta forma dokumentalna była dla mnie ważna, bo w tym filmie jest rodzaj gry, to znaczy obserwujemy jak aktor uwodzi aktorkę, to znaczy chłopak uwodzi dziewczynę. Ale tak naprawdę to być może, i wiesz, w zakochaniu jest troszeczkę tak, że w pewnym momencie chcemy wierzyć w obraz, który sobie stwarzamy, który sobie wyobrażamy na temat tej drugiej osoby, prawda? I z tym filmem jest troszeczkę chyba podobnie, to znaczy widz w pewnym momencie chce wierzyć w to, co ogląda, tak jak ta dziewczyna, i wiesz, i wektor się troszeczkę przesuwa, bo już wtedy nie chodzi o to, czy chłopak
uwiedzie dziewczynę, tylko czy reżyserka uwiedzie widza. To znaczy, czy widz jak gdyby się, rozumiesz, to jest taka zabawa, wiesz, iluzjami, naszymi pragnieniami i tyle po prostu. No właśnie, to teraz możemy oddać mikrofon aktorom. Tej odpowiedzi gdzieś szukałam, konkretnie właśnie na moje pytanie. A aktorów w takim razie chciałam zapytać o to, czy dla was ten film, udział w tym filmie był właśnie odgrywaniem tylko i wyłącznie tej roli zadanej przez reżysera, czy może wy też gdzieś tam zastanawialiście się nad, czy nad zakochaniem, czy nad wykorzystywaniem, czy może jakieś inne myśli się w głowie pojawiły? Było tak, że zawsze mnie zastanawiało, słyszałem też, że jest zakochanie, to jest taki jakiś taki proces, który zachodzi w mózgu i to trwa jakiś czas, to jest taki związek chemiczny, który po jakimś czasie też znika i zawsze ta sekunda tego zakochania się była chyba dla mnie najciekawsza i w trakcie prób i jak kręciliśmy te ujęcia, to było ich setki, to szukaliśmy właściwie jakiegoś tych chwil i tych niuansów, które się składają właśnie na to, że ktoś się zakochuje. I... Czyli co to jest? Spojrzenie? To jest właśnie wiele rzeczy. To jest... Nie wiem, to są po prostu niuanse, przepraszam, nie przychodzi mi nic teraz takiego do głowy, bo to jest stresująca sytuacja, kiedy muszę się wypowiedzieć, ale generalnie tak, no wszystko było oparte na niuansach i takim szczerym rzeczywiście jakby wywiadzie, żeby dać widzowi czy reżyserce, która to kręci, bezpośrednią opinię na temat tego, jak się czuje po odegranych scenkach. Czy no, po tych scenach między ujęciami, między scenami, co było, to żeby o tym opowiedzieć, jak się czujemy bezpośrednio po tym. I też tak wyglądało, że po każdej scenie mieliśmy właśnie wywiad. Nazywam to wywiadem, bo to jest odniesienie się do kamery i do reżyserki. I na tym to też było chyba bazowało, że bardziej co czujemy po odegraniu scen, które są o miłości, nie wiem, jakimś takim poznaniu, spotkaniu dwóch ludzi. Natalia, czy dzieliłaś się w jakiś sposób, czy wy dzieliliście się jakimiś uwagami z reżyserem, które pochodzą pewnie z własnego życia i z własnych doświadczeń, które pewnie każdy ma, mam nadzieję, że każdy z nas ma. I na przykład mówiłaś mu, że no ja jakbym się zakochiwała tak naprawdę, to może trochę inaczej bym tutaj coś zagrała albo inaczej bym się zachowywała. Jak wyglądała ta praca? To znaczy Jarek nawet się pytał w trakcie tych naszych wywiadów, a co byś chciała, żeby było teraz? Gdzieś tam próbował ciągnąć za język, no i wiadomo, że próbowałam gdzieś tam wstrzelić się w to. Na ile to się udało, to już jest państwa odbiór i państwo mogą stwierdzić. Ale tak, gdzieś tam próbowaliśmy szukać naturalności we wszystkim tak naprawdę. Przepraszam, czy państwo jakieś pytania tutaj do twórców, do tego filmu macie? Nie ma na razie pytań, to za chwilę pewnie wrócimy. To chwileczkę, proszę na mikrofon poczekać, bo wtedy w dyskusji transmitowanej tego nie słychać. Kto zaczął się odzywać? A. Ja chciałem podziękować Jarkowi i aktorom za tę historię. Wkręciłem się, uwierzyłem i chciałem się zapytać, pytanie mam aktorskie fachu, na ile mogliście improwizować, a na ile trzymaliście się stricte scenariusza? To chyba było tak, nie wiem, 50-50, ale chyba trzymaliśmy się z tego scenariusza, który nas, może o sytuacji, które były między tekstami, albo też tekst też był improwizowany czasami, ale generalnie to był plan, po którym szliśmy krok po kroku. I w wielu momentach też nas to zaskakiwało, bo czasami jak graliśmy scenę i ja zapominałem, że gramy scenę, więc tak to było w wielu momentach. Także to był taki miks improwizacji i też
iść krok po kroku. No, strasznie dużo dubli mi Jarek kazał robić. Strasznie dużo. Nie wiem. Także... Strasznie dużo dubli. Traumy jakieś tutaj wychodzą. To ja ostatnie pytanie tutaj nawiążę do pana Marcina Kwaśnego, jeszcze w takim razie o dobór aktorów, bo też oczywiście w takiej historii bardzo ważne jest, żeby no, zaiskrzyło tak naprawdę między aktorami. To były takie pierwsze typy, czy to były jakieś też strasznie długie castingi, po których było strasznie dużo dubli, czy to było tak właśnie gładko? To znaczy tak, Otara bardzo szybko znalazłem, od razu przyszedł i od razu go miałem. Bo to był przystojny. Nie wiem, miał to coś. Natomiast dziewczyny szukaliśmy bardzo, bardzo długo. Naprawdę i to w kilku miastach i tak dalej. I nie mogliśmy znaleźć. I Natalia pojawiła się na samym właściwie już po castingu, tak no po prostu jakimś takim szczęśliwym trafem. Spotkałem Natalię i od razu jej zaproponowałem rolę, ale nie dlatego, że próbowałem ich jakoś, jak to powiedziałaś, dopasować do siebie. Nie, ja po prostu szukałem zdolnych aktorów i tyle. Oni pierwszy raz się chyba na planie spotkali, z tego co pamiętam. Jarek nas do siebie nie dopuszczał przez pierwsze dni. Mówił, że możemy się tylko na spotkać przed kamerą, bo wtedy to zaiskrzy. No i no, rzeczywiście mieszkaliśmy w dwuosobnych pokojach, mieszkaniach w ogóle. A gdzie to było kręcone w ogóle? Znaczy kręcone było w Chałupach. Tak, na Helu, mieszkaliśmy na Helu. No dobrze, bardzo wam dziękuję. Jak wystarczy nam czasu, to jeszcze wrócimy do opowieści o filmie. Chciałabym tutaj... Oddaję teraz głos dziewczynom, dokument Miss Holocaust, dokument, który miał swoją premierę na festiwalu w Berlinie w tym roku. Teraz objeżdża kolejne festiwale. No i oczywiście chciałabym, żebyśmy zaczęły od wytłumaczenia tej historii, znaczy dlaczego w ogóle ten temat znalazł się u was na warsztacie, dlaczego się nim zajęłyście i jaka w ogóle była wasza droga z Polski do Izraela, dlaczego tam? Michalina. Dobra. Znaczy tak pomyślałam, że bo my też miałyśmy okazję rozmawiać, więc tak jestem ciekawa też bardzo, więc jakbyśmy w miarę szybko przeszły do pytań, jeżeli byłyby pytania z publiczności, to bardzo jestem ich ciekawa. Natomiast historia zaczęła się od tego, że ja trochę w Izraelu byłam, studiowałam, usłyszałam o konkursie piękności, zobaczyłam moja przyjaciółka, która jest inicjatorką i pomysłodawczynią tego filmu. Spojrzałyśmy na siebie i jakby wiedziałyśmy, że to jest temat, który bardzo byśmy chciały zrobić. Ja jestem po Akademii Sztuk Pięknych, nie po filmówce, ale gdzieś tam wcześniej jakieś różne dokumenty i próby takie filmowo-wizualne, art, dokonałam w swoim życiu, więc tak. I to była pierwsza próba zrobienia prawdziwego dokumentu i zgromadziłam moje koleżanki po drodze, żeby ta ekipa była odpowiednia i żeby za ten temat się zabrać. I w 2015 nakręciłyśmy edycję konkursu. To była trzecia, w tym roku była czwarta. Tak jak Michalina powiedziała, my już miałyśmy okazję o tym filmie rozmawiać, dlatego ciekawe jesteśmy państwa pytań. Czy są pytania do Miss Holocaust? Super. Ja mam nie tyle pytanie, bo dla mnie ten film jest w 100% klarowny, tylko chciałem powiedzieć, że bardzo mnie poruszył i ja nie mam doświadczenia z robieniem dokumentów, tylko z bardziej popularnej strony zajmuję się filmem i mam ogromną pokorę do tego, jak ciężko musiałyście włożyć w pracę w to, więc chciałem wam po prostu bardzo serdecznie pogratulować, powiedzieć, że jestem totalnie wzruszony i że uważam, że metraż tego filmu jest dobrany perfekcyjnie, świetne zdjęcia, naprawdę, nie wiem, aż mi przeszły ciarki teraz, jak o nim pomyślałem znowu, więc dzięki za to. Dziękuję w imieniu całej ekipy. Czy są jakieś pytania albo opinie? Nie ma na razie, to ja jednak będę dalej pytać.
Będę dalej pytać, dlatego że tam jest kilka takich kwestii, które myślę warto powiedzieć publicznie, bo są bardzo, bardzo ciekawe. Jedna z tych kwestii w ogóle tyczy się samego konkursu, bo sam pomysł konkursu Miss Holocaust, co tu ukrywać, jest jednak dość kontrowersyjne, to znaczy jak większość beauty contest, to jednak jest temat jakiś taki, mówiąc delikatnie, śliski, a tutaj, gdy on jeszcze zahacza o ocalonych z Holokaustu, no to w ogóle robi się z tego jakieś takie trochę absurdalne kombo. Więc wiem, że też no w samym Izraelu jakby też te opinie nie są zupełnie jednoznaczne na temat tego konkursu. Jakby ten konkurs dzieje się w Hajfie, natomiast taki news, który obiega media, no to on się pojawia i też w telewizji polskiej, w TVN-ie, to jest taka ciekawostka, no i on budzi kontrowersje oczywiście. I też właściwie sami organizatorzy, którzy jakby taka oficjalna wersja jest taka, że oni przywracają też gdzieś tam ten element młodości, który został utracony, a przynajmniej nie miał okazji rozwinąć się w taki sposób dla tych pań i że one same, bo tam jest co środę, bo to jest dom dla ocalałych z Holokaustu, że co środę na dancingach właśnie panie się tak stroją. Są dancingi, są przemiłe, natomiast nie widziałam aż takiego stopnia tutaj zaangażowania. Słyszę, że to jest ciekawe o tyle, jak też ten jakby konstrukt i pomysł na konkurs piękności jest przeprowadzony. Czy te panie są ubrane na czarno na przykład, że ktoś miał jakiś pomysł, żeby też zrobić tą choreografię. Więc to są takie ciekawe elementy potem już wymyślenia, jak konkurs piękności dla ocalałych z Holokaustu powinien wyglądać i w tym jakby panie same w sobie nie uczestniczyły. Natomiast chętnie się do tego zgłaszały i ta edycja, którą my miałyśmy okazję nakręcić, to była edycja, gdzie otworzono nie tylko się na uczestniczki z domu, ale także zrobiono ogłoszenie w gazecie i na które bardzo wiele osób z Hajfy odpowiedziało, bo chciało wziąć udział. Więc jakby te panie same z siebie chcą wziąć udział i trochę zapomniałam o twoim pytaniu. Znaczy ja pytałam właśnie o te kontrowersje związane z organizacją tego konkursu. No więc z drugiej strony, z jednej strony są panie, są szczęśliwe, przychodzą rodziny i jest też ten poziom lokalny po prostu gdzieś tam spędzenia wspólnie wieczoru. Natomiast jest też wiele kontrowersji, no bo jakby konkurs piękności sam w sobie i formuła łączenia tego z takim ważnym tematem, jakim jest Holokaust, budzi po prostu emocje i sprzeciw. Co mnie bardzo nurtowało i od początku jakby było moim pytaniem i to było moje pytanie, które sobie zadawałam, jak pamiętamy i co z tą pamięcią robimy i czy właśnie taki konkurs to jest jakaś tam współczesna odpowiedź na to i czy jest to dobra odpowiedź. Więc takie pytanie sobie postawiłam i chciałam gdzieś tam też je postawić w filmie dla widzów. Bo tutaj to, co powiedziałaś, też jest bardzo ważne, czyli ta pamięć, co też dla mnie było dużym zaskoczeniem, to stosunek w ogóle w Izraelu do ocalałych z Holokaustu, czyli właśnie to ten brak pamięci, nie tyle pamięć, co brak pamięci, czyli to, że oni faktycznie są gdzieś zostawieni i dopiero tego typu eventy przypominają o tym, że oni ciągle są, że żyją, że istnieją, że trzeba się nimi zająć. Czyli jest Yom HaShoah, który jest dniem właśnie pamięci i ten dzień w telewizji od początku dnia do końca są wyświetlane filmy na temat Holokaustu i ta pamięć jest jakby kultywowana i to jest święto narodowe, czy celebracja narodowa. Natomiast fakty są też takie, że oni często żyją w zapomnieniu i też w ogóle w złym stanie finansowym, ponieważ samo państwo Izrael nie wspiera. To są raczej dotacje. To nie jest to słowo, z Niemiec i z Polski, więc no ci... Odszkodowania, tak? Tak. Wojenne. Natomiast no, ci, którzy jakby te panie głównie z domu, one są w takiej uprzywilejowanej sytuacji, że właśnie żyją w domu, który jest dla ocalałych i datki, bo to jest organizacja międzynarodowa, która zbiera datki z całego świata, darczyńców. I dlatego też oni mieli taki pomysł, żeby zrobić ten konkurs, bo przez to wiadomość o tym domu jest bardzo szeroko propagowana. I ma to po prostu taki komercyjny charakter, że więcej osób się dowiaduje, że taki dom istnieje, więc jest potencjał na to, że więcej osób da datki na ten dom i na tę organizację. Czy są pytania? Proszę.
Tam panie pokazywały przez kilka momentów salę, ten szum, ludzie przeszkadzali, pili, jedli. Czy oni tam przychodzą dlatego, że to jest taki rytuał, czy po prostu mają też w nosie ci młodsi ludzie, którzy są widzami, kiedy oglądają ofiary Holokaustu, które przeżyły? Bo mam wrażenie, że tych ludzi to kompletnie już nie obchodzi, przychodzą dla rytuału. Jak panie to postrzegają, bo pani przecież tam była, mieszkała, żyła. Może Hania chciałabyś odpowiedzieć na coś? Nie? No więc to jest okazja, tak jak mówiłam, bardzo lokalna i tam na widowni było większość tych osób, to były też młode osoby, tak jak właśnie pan wspomniał, wnuki. I starsze panie, moje bohaterki się bardzo cieszyły z tego, że wreszcie jakby też mają ten moment, kiedy są bardzo ważne dla wnuków. Natomiast właśnie przez to, że ta jakaś tam to jest już moja prywatna opinia, ale przez to, że ta historia jest jakby cały czas zwałkowana i obecna, to oni też trochę nie do końca chcą znowu o tym słyszeć, bo ją znają i wiedzą, że co babcia przeżyła i czego doświadczyła. To było bardzo ciekawe, jak pokazałam ten film mojej znajomej Izraela i ona powiedziała, że no wiem, Michalina, że dla ciebie ten film jest kontrowersyjny, natomiast dla mnie ten film jest tylko o tym, jak starsi ludzie są traktowani znowu jak dzieci. I to było gdzieś tam też znaczące, że dla niej to też podejście do Holokaustu i to takie już trochę ignorowanie tego, tak de facto, tej właśnie opowieści mówionej, świadectw na co dzień, bo oczywiście, że jest też całe archiwum w muzeum i jakby to jest bardzo ważne, natomiast ta codzienność jednak trudno jest w takiej codzienności też z tą przeszłością po prostu się uporać, tak mi się wydaje, więc to jest gdzieś tam też zdrowa reakcja, że ci ludzie może nie do końca słuchają, bo to też jest trudne słuchać. A akurat na tej edycji, którą kręciłyśmy, bo te edycje, jak wcześniej przygotowałam i sprawdzałam, jakby robiłam dokumentację, były w różnych okolicznościach. Też były na takim bardziej stadionie, gdzie widownia siedziała jak na widowisku futbolowym. Natomiast tu się zdecydowano akurat na tej edycji jakby nieszczęśliwie albo szczęśliwie dla filmu, bo też to budzi więcej po prostu refleksji. Natomiast zdecydowano się na taką formę kolacyjną, gdzie były posiłki razem z deserem i daniami. To zadziałało, bo no, było to dosyć mocno odciągające uwagę od pań. Czy macie państwo pytania jeszcze jakieś do Miss Holokaust? Na razie nie, to może właśnie za chwilę wrócimy. To może weźmy drugi dokument teraz i do Inagerem skończymy nasze spotkanie. Drugi dokument, czyli przedziały. No i cóż, nie będziemy tutaj streszczać oczywiście tego filmu. Chciałam się zapytać o właśnie najpierw o realizację, bo bardzo mnie to zaciekawiło, w jaki sposób prosty, z pozoru wydaje się, no prosty pomysł wejść z kamerą do pociągu i gadać z ludźmi. Okazuje się, wydaje mi się, że wykonanie musi być strasznie trudne. To znaczy każdy, kto próbował w ogóle robić coś takiego, to wie, że to jest po prostu bardzo, bardzo trudne i od namówienia ludzi, a dwa od technicznego chyba tutaj jakiegoś ustawienia całego planu. Czy może się mylę? No tak, nie było to takie proste. W zasadzie realizacja filmu zaczynała się wcześniej, przed zdjęciami. Znajdowaliśmy osoby, które, no wiedzieliśmy, jakich szukamy tematów do rozmów, mniej więcej, mieliśmy jakiś zarys, przebieg, jakiejś struktury filmu i wiedzieliśmy, na jakich tematach nam zależy, na jakich postaciach i tak dalej. I takich postaci szukaliśmy, głównie przez internet. I takie postacie, ku mojemu zaskoczeniu, się bardzo chętnie zgłaszały i opisywały mi w mailu jakby swoją historię, dokąd jadą, kiedy jadą, skąd, dokąd i tak dalej. Ale to poczekaj, bo to... I ja wtedy mówiłem, okej, no to dobra, no to jedziemy z Białegostoku tam do, nie wiem, Katowic, tam umawialiśmy się na jakąś datę, godzinę, jechaliśmy do Białegostoku, tam się spotykaliśmy z osobą, która jechała gdzieś tam, no i wsiadaliśmy z nią do przedsiębiorstwa.
działu, instalowaliśmy się ze sprzętem. No i w międzyczasie albo ktoś się do nas dosiadał, albo my szukaliśmy kogoś, kto by się do nas chciał dosiąść. No i tak to wyglądało. No i kręciliśmy to na dwie kamery oczywiście, które były przymocowane na takich metalowych rigach, prętach, tak? I tak to wyglądało. Aż takie, o takie szczegóły mi aż nie chodziło, jak rigi, ale bardziej mnie interesuje w takim razie ten początek, znaczy, gdzie daje się ogłoszenie do internetu i o jakiej treści, żeby złapać ludzi z takimi historiami, które akurat, nie wiem, kupuje im się bilet, wsadza do pociągu i co, i pary się szuka tam dla tych rozmówców już w samym pociągu, czy... Tak, to nie jest trudne akurat. Część osób znajdowałem przez Facebooka i wchodziłem na jakieś dziwne grupy, różne, że tak powiem. Podróżników, tak. Tak, podróżników, ale no na przykład, nie wiem, dajmy na to samotne matki, nie? Wchodziłem i pisałem, czy któraś może jedzie kiedyś pociągiem, bo robię dokument i chciałbym samotną matkę sfilmować w pociągu. No i tam zgłaszali się albo jacyś księża, albo tam jacyś pielgrzymi, albo jacyś ludzie z Woodstocku wracali, albo tam jeszcze skądś, ktoś tam, jakieś tam historie rodzinne, jakieś takie tam, no różne. I szczerze mówiąc, naprawdę, no był dość taki liczny odzew. Musieliśmy nawet robić taki przesiew, bym powiedział. No, więc ludzie mają potrzebę takiego opowiadania. No dobrze, a w takim razie część druga, czyli to, o czym opowiadają, już wiemy, kto opowiada, teraz co opowiadają, czy ty robiłeś jakiś, preselekcję na pewno, ale jakiś wywiad przed rozpoczęciem zdjęć, na jaki temat oni będą chcieli rozmawiać i co mają do powiedzenia? To znaczy ja nikomu nie mówiłem wcześniej, o czym ma rozmawiać, z kim ma rozmawiać i tak dalej. Dla mnie było istotne to, że jakby cel podróży. Wiedziałem, że jak ktoś jedzie gdzieś w jakimś konkretnym celu, no to prędzej czy później jakby ten temat się pojawi, No i tak też było, bo jak wsiadaliśmy do tych przedziałów i ci ludzie już tam usiedli przed tymi kamerami, byli tacy trochę spięci i się od razu pytali, co mają robić, czy mają nic nie mówić, czy mają mówić, czy mają się uśmiechać, czy nie, czy dobrze wyglądają i tak dalej, no to starałem się ich uspokoić i powiedzieć, żeby po prostu sobie pogadali i takim rozruchowym pytaniem było zawsze pytanie, dokąd jedziesz. Dokąd zmierzasz. W sensie to nie ja zadawałem to pytanie, tylko prosiłem, żeby któryś z rozmówców zadał je drugiemu rozmówcy. No i już później to szło, tak? I on mówił, dokąd jedzie, a dlaczego, a po co, i opowiadał, i tak to się toczyło. No, przyznam się, że ten zabieg mi się bardzo spodobał, to znaczy to, że ci ludzie nie rozmawiają z tobą, z reżyserem czy z nikim za kamerą, tylko że w jakiś sposób ze sobą po prostu próbują nawiązać kontakt i to bardzo właśnie zagrało dobrze w tym prostym pomyśle. Bardzo mnie rozśmieszyło to, że bardzo często w takiej sytuacji, na przykład w pociągu albo jak kogoś spotykamy przez przypadek, to zaczynamy rozmowę od tego, że zwykle nie rozmawiamy i że Polacy zwykle... Nikt nie rozmawia i nikt nie chce rozmawiać i to w ogóle już się robi z tego cała dyskusja na temat tego, jakim to my zamkniętym społeczeństwem jesteśmy i że nie nawiązujemy tego kontaktu. Ja troszkę się śmieję, że ten film niedługo będzie z takim filmem archiwalnym albo, nie wiem, jakieś do kroniki filmowej czy coś takiego, bo w zasadzie dzisiaj w pociągach sytuacja wygląda tak, czy w ogóle w środkach komunikacji, że ludzie siedzą z urządzeniami mobilnymi albo w najlepszym wypadku coś czytają i odcinają się, próbują się odciąć od otaczającego ich świata, ale jak go kręciliśmy, to jeszcze był tak ostatek takiej właśnie otwartości. Kiedy to kręciliście? No już jakiś czas temu, także, znaczy no... My go kręciliśmy w pewnych odstępach czasu, także to nie było tak, że my go kręciliśmy tak w jakimś jednym rzucie, tylko to było kilka takich, bym powiedział, rozbitych w czasie dni zdjęciowych i montaż trwał
równolegle ze zdjęciami. I on też nam na bieżąco troszkę korygował scenariusz i korygował strukturę filmu. I dlatego to troszkę było rozłożone w czasie. Tam później były jakieś przerwy ze względu na kontynuację pogodową, bo były różne koncepcje, że pociąg ma przejeżdżać przez cztery pory roku i to miało być jakoś zaakcentowane, że się ta pora roku tam zmienia, ale później z tego zrezygnowaliśmy i postanowiliśmy to jakby zmieścić w jednym dniu. No i to też determinowało jakby ten czas realizacji. Ciekawe jest to, że w takich sytuacjach bardzo często ludzie wchodzą już na taki naprawdę bardzo intymny stopień rozmowy i nie wiem, czy Państwo będziecie, tak, będziecie mieli Państwo okazję zobaczyć taki inny film tutaj na festiwalu, on jest poza konkursem pokazywany, o couchsurfingu Grzegorza Brzozowskiego, Obcy na mojej kanapie, i tam też jest coś takiego, że ludzie, obcy sobie ludzie spotykają się ze sobą i nagle po przełamaniu pierwszych lodów, czyli tego zażenowania początkowego, od razu wchodzą na jakiś taki po prostu poziom rozmowy spowiednika i księdza. I to też mam wrażenie, tutaj też zagrało, że od razu, może dlatego, że nigdy może więcej nie spotkamy tej osoby i pozwalamy sobie na taką szczerość. No dokładnie, wydaje mi się, znaczy mam podobny pogląd. W ogóle no, pomysł na film zrodził się jakby z własnych oczywiście tutaj doświadczeń i z podróży i miałem kilka różnych dziwnych, ale ciekawych bardzo jakichś takich epizodów, rozmów i ciekawych spotkań z różnymi jakby współpasażerami i zawsze mnie zaskakiwało to, jak oni szybko, nie wiem, zaczynają opowiadać o jakichś takich ważnych dla nich sprawach. No ale później właśnie, no co, no rozstawaliśmy się, oni wychodzili, albo ja wychodziłem i to w zasadzie pozostawało tylko między nami w tym przedziale i wydaje mi się, że to jest jakiś taki, no to jest powód tego, że ludzie się tak otwierają. No, można zrobić sequel o ludziach rozmawiających przez telefon w środkach publicznych. To też są bardzo intymne historie. No tak, to też jest dobry pomysł. I na koniec chciałam jeszcze zapytać, czy są pytania jeszcze do przedziału? Nie ma na razie. To chciałam się jeszcze zapytać na koniec o pełnometrażowy film dokumentalny, o którym przeczytałam, że nad nim pracujesz. W katalogu to było napisane, więc nie patrz na mnie taki zdziwiony. Czy to prawda? No tak. Pracujemy teraz razem ze studiem Kadr nad pełnometrażowym dokumentem opowiadającym cztery różne historie w czterech różnych krajach postradzieckich, więc taka trochę duża w sensie geograficznym historia, ale też jakby na płaszczyźnie jakiegoś takiego no, sensu też skomplikowana i jakaś taka no jest to wyzwanie na pewno, bo to są cztery różne historie zwykłych ludzi, którzy są jakoś uwikłani w historię powiedzmy rozpadu Związku Radzieckiego i te zmiany polityczne i historyczne, które nastąpiły w tej części świata, wpłynęły bardzo drastycznie na ich osobiste, prywatne losy. I to będzie film właśnie o tym, jak takie geopolityczne duże zmiany wpływają na los takich małych, zwykłych ludzi zamieszkujących różne takie trochę kraje widma, można powiedzieć. Czekamy w takim razie. Jakiś koniec jest przewidziany? No na razie początek jest przewidziany, a jak będzie, to zobaczymy. No producent stawia dość wysoko poprzeczkę i chciałby bardzo szybko zrobić ten dokument. I jakby oczywiście będziemy starali się jakoś tak pracować sprawnie nad tym, no ale zważywszy na to, że są to naprawdę różne kraje, różne historie i no to może się różnie potoczyć, że tak powiem. No ale przewidujemy jakoś połowę przyszłego roku. Czekamy. Widma, Polska. Armenia, Górny Karabach dokładnie, Naddniestrze, Gruzja i Ukraina. Czy są pytania jeszcze do Karola?
nie ma na razie, to film Jerry, czyli film fabularny. I tutaj też możemy Państwu zdradzić małą tajemnicę, że też mieliśmy okazję rozmawiać na temat tego filmu, więc jeśli są jakieś świeże pytania i świeże głosy i świeże opinie na temat tego filmu, to na pewno tutaj twórcy są ich bardzo ciekawi. Czy jakieś pytania do Jerry'ego? O. Jerry czeka. Panie Marcinie, bliżej poprosimy, bo to jest jedyny aktywny. Bardzo dziękuję za ten film, bo gdzieś odczytałem w nim, nie wiem czy słusznie, czy nie, ale poetykę i filmów Jana Jakuba Kolskiego i gdzieś pobrzmiało mi te echo filmów skandynawskich. Mam takie pytanie. Czy miał pan jakiś pierwowzór tego bohatera, na którym on oparł historię? A dwa, czy dobrze odczytałem, że ten bohater, kiedy traci psa, to traci też tę moc swoją? Cześć. Odpowiadam na pytanie numer jeden. Pytanie numer jeden było o czym? O pierwowzór. Nie było pierwowzoru, było jakby taka... oprócz tego, że gdzieś tam ten scenariusz do mnie trafił, już mniejsza o to jak, bo to musiałbym godzinę opowiadać, to gdzieś tam zacząłem się zastanawiać w ogóle nad tym fenomenem uzdrowicieli jako takich. Nie? Oni istnieją w różnej skali i różni pod różnymi szerokościami geograficznymi. Od takiego baszobory na stadionie do jakichś takich małych właśnie wioskowych. I to jest mega fascynujący temat, bardzo ciekawy z każdej strony. A myśmy stworzyli świat, żeby o tym opowiedzieć taki mikro, w mikroskali po prostu. I to nam się wydało wystarczająco duże, żeby opowiedzieć o tych dużych emocjach, co się tam dzieje, a jednocześnie bardziej interesujące jakieś dla nas. Więc takiego bezpośredniego pierwowzoru nie było, ale jakby zainteresowany, że ten temat był fascynujący bardzo i jest. Nie? A drugie, tak, znaczy bardziej gdzieś tam to kino skandynawskie to czuć i chyba to bije z ekranu, bo też jakby współpraca z Itą, która robiła zdjęcia. No Ita jest taką w sumie już teraz bardziej szwedzką operatorką niż polską. Ita z Broniec Zajt robi dużą karierę w Szwecji i w Skandynawii, robi teraz na Islandii ostatni film zrobiła. I to był celowy ruch, to znaczy chcieliśmy, żeby ten film, żeby nadać mu taką wyrazistą formę, nie? Właśnie gdzieś tam ta taka soczystość, czystość i szerokość tych kadrów była absolutnie decyzją, którą podjęliśmy już na etapie dość wczesnym rozmów z Itą i tak, dobrze odczytałeś, tak. No, tak. I pies jeszcze, tak było pytanie o psa. Że tak. Czy są jakieś pytania dalej? Nie, to ja wtedy pociągnę to pytanie jeszcze trochę dalej i Sebastiana zapytam o, tak. Właśnie o przygotowania do tych ruchów tutaj, klaskania, uzdrawiania. Na czym się wzorowałeś, tworząc Jerry'ego? Widziałem scenę, w której grał Piotrek Głowacki i w zasadzie wykorzystałem to, co on tam zrobił. No, tak to było. Nie żartuję, że... No właśnie, to wykasujemy to. Na czym się wzorowałeś, tworząc postać Jerry'ego? Intuicja, spontaniczność, intuicja. Spontaniczność w emocjach, oczywiście. Ale wy jakoś tak razem nad tym pracowaliście, ty tutaj zrobiłeś wu-wu i... No ja coś robiłem, Roman, okay, tak, Roman mi to. Po prostu nie przerywał i po prostu nic nie mówił, więc uznałem, że to jest okej. Czasami warto nie przerywać i popatrzeć, ale pozwolisz, że dodam dwa słowa, że myśmy nie szukali, bo... Najbardziej prostą i taką dla mnie bez sensu metodą byłoby jakby wyuczenie jakichś gestów w ogóle, to nie tędy droga. Myśmy wcześniej budowali tą postać i po prostu się coś pojawiło i to albo uznawaliśmy, że to jest prawda, albo że to nie jest prawda. A jak on tam machał, to już
już widzieliście, nie? I moim zdaniem to było okej, nie? Że jakby to była jakaś taka prawda w tym świecie, który stworzyliśmy. Ja ten film oglądałam już parę miesięcy temu, teraz sobie go jeszcze obejrzałam raz i tak on gdzieś tam został w mojej głowie i doszłam do wniosku, że dla mnie to jest film o trochę o frustracji, trochę o takim zgorzknieniu człowieka, który bardzo chciałby robić coś więcej i nie może. I w momencie, kiedy dostaje narzędzia do tego, że coś mu się to udaje, on nie wie w sumie skąd i co i jak, co się takiego stało, ale to jak zmienia się twarz aktora Sebastiana i tej postaci właśnie i to jak cały ten świat się wokół niego zmienia, no to jest takie dość magiczne. Czy ta moja interpretacja jest za daleko posunięta? Nie, ta interpretacja jest świetna. Ale ja dodam coś, bo to jest, to ma bardzo silny związek z iluzją. I w zasadzie można żyć po prostu w iluzji, można się jej pozbyć. I wydaje mi się, że tutaj jest bardzo silna ta iluzja, nie wiem, czy wiesz, o czym mówię. I tak naprawdę w gruncie rzeczy niewiele to zmienia, tak naprawdę, bo jakby to jest w gruncie rzeczy w głowie. Tak naprawdę to jest tylko... No jeśli by iść dalej, jeśli by szukać, że tak powiem, głębiej, no to można by poszukać, że tak powiem, w symbolach, czym jest czarny pies na przykład, czy jest na przykład częścią w ogóle, tak zwanym, nie wiem, cieniem, czy czymś, co jest wypierane, co przychodzi, co, wiesz, no to co mówisz a propos frustracji, to jest bardzo silne. To wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo, bardzo trafne. No tyle. Roman? Tak. No tak, tak. Znaczy tam, wiesz, dla mnie to jest trochę na lewo i trochę na prawo też, bo tamten staraliśmy się jednak mimo wszystko zrobić film dość otwarty. On był, jakby ten background jest taki bardzo silny jest to wszystko, o czym mówicie. A potem jeszcze nałożyliśmy na to taką warstwę, żeby troszeczkę od tego odejść, to znaczy, żeby troszkę nadać temu lekkości, żeby gdzieś coś to było bardziej pod spodem, jeśli wiecie o co mi chodzi. Też stąd ta bardzo silna forma w tym filmie, nie? Że gdzieś tam to jest, można sobie poszukać tam po prostu, o to chodzi. No tak, bo z tego się robi jakaś taka przypowieść, prawda, czy właśnie przez zdjęcia, przez muzykę, przez montaż, przez to wszystko, co, jak ten film jest opowiedziany, robi się z tego właśnie jakaś taka przypowieść i dlatego właśnie nawiązałam do tego naszego poprzedniego spotkania, bo mi ta interpretacja narzuciła się właśnie dopiero po czasie, prawda, jak zaczęłam trochę inaczej jeszcze na ten film patrzeć, ale w takim razie to jest głęboko pesymistyczny i smutny film, bo to znaczy, że jeśli się z tej iluzji, jeśli ta iluzja zginie, no to kaplica trochę. No trochę tak, no trochę tak. Natomiast no, jak opowiedzieć o tym, co jest i co nie jest fajne, w jaki sposób to opowiedzieć, nie? Tak, żeby gdzieś tam sobie o tym pomyśleć w tą i z powrotem i tak jak mówisz, gdzieś tam dopiero później to dochodzi do nas, nie? Za którymiś tam drzwiami. To nie jest jakiś optymistyczny film, no. Proszę Państwa, czy są pytania do Jerego? Prosimy bardzo. Ja chciałem pogratulować filmu, bardzo mi się podobał. I chciałbym się też zapytać, bo już ustaliliśmy, jakie znaczenie miał pies w historii, ale też się chciałem zapytać o częstość i znaczenie pojawiania się deszczu w filmie. Czy to miało jakieś przełożenie na historię? Bo on się pojawiał w konkretnych momentach i byłem ciekawy, czy jakby on miał... Bo w filmie bardzo dużo rzeczy się działo i nie zdążyłem po prostu zwrócić uwagi, w którym momencie się pojawia deszcz i czy ma rzeczywiście jakieś uzasadnienie. Nikody. Było wiele momentów, w których deszcz się nie pojawiał, a pojawił się dopiero później. Także brawo za spostrzegawczość. Zastanawiam się nad sensem odpowiadania na to pytanie, bo nie chcę tutaj powiedzieć, że pytanie jest bez sensu, tylko wydaje mi się, że żadna odpowiedź tutaj nie będzie dobra, a
Przepraszam, nie chcę tutaj unikać odpowiedzi, ale Roman. To znaczy tak, myśmy sobie ten deszcz zaplanowali w scenariuszu i on był w konkretnym miejscu z konkretnych powodów. Nie? Znaczy tam się coś dzieje, coś tam bohater coś traci i tak dalej. Psuje się bardzo dobrze. Jest takie ujęcie, w którym, jak zauważyliście, Jerry odsłania firankę i ona tam się... Tak, i pada deszcz. Tak, trochę przez przypadek, trochę nie, prawda? I w związku z tym jest to odpowiedź na pytanie, oczywiście, że tam, gdzie chcieliśmy, natomiast z punktu widzenia realizacyjnego był to jakiś kompletny koszmar, ale to już nie chciałbym w to wchodzić. I to miał na myśli Nikodem, bo gdzieś tam potem w montażu, jak wiecie, kontynuacyjnie jest to harakiri po prostu, no bo nie zawsze deszcz pada wtedy, kiedy się chce, a przy 30 minutach budżet jest trochę mniejszy niż $1 000 000, więc trzeba sobie jakoś to zorganizować, ale... Potem to, co Nikodem zaproponował, jeśli chodzi o przebieg, było na tyle fajne i na tyle dobre, że troszkę żeśmy tego deszczu dodali później. O, tak. To ja o psa jeszcze na koniec zapytam, skaczącego na ścianę, czym skradł moje serce. Skąd wzięliście Jerry'ego? Taki nasz znajomy, bliski kolega, Jędrek, aktorem jest zawodowo, ma właśnie Lasera. Laser ten pies się nazywa. Zresztą wymieniony w napisach od razu, bo jest to dość ważna rola, bardzo ważna. No i ja mógłbym o tym opowiadać bardzo długo. Staram się jakoś skompresować to, co się mi przydarzyło. Pierwszy raz, jak spotkaliśmy się kręcąc scenę próbną jeszcze z innymi aktorami, to było na etapie rozwoju projektu jeszcze w Szkole Wajdy. I Jędrek mówił, dobra, to tutaj, gdzie on ma stać? Ja mówię, no tutaj ma stać, tam jest dom, ma się tam popatrzeć, a potem pójść, zejść w prawo. No to dajcie mu znacznik, tutaj on stanie na znaczniku. Ale w jakim sensie znacznik? No nagraj mu to taśmę, on wie, co to jest znacznik, będzie ten. Aha, dobra, okej. Okay. Myślę sobie tak, no dobra, wie, gdzie jest znacznik, w porządku. A on ma się patrzeć z zainteresowaniem, czy tak normalnie? Mówię mu, Jędrek, słuchaj, nie rób sobie jaj, bo to jest naprawdę mało czasu, to jest film, bracie, a nie jakiś, kurde, wiesz, budka z piwem. To ludzie czekają, światło czeka, no. Nie, ale poważnie pytam. Poczekaj, pokażę ci, nie? No i kazał mu usiąść, on siedzi, nic go nie ruszały, koty chodziły dookoła, coś, nic, w ogóle jakiś dziwny jest ten pies. I siedział, i on gdzieś tak na linii jego wzroku, oczywiście gdzieś tam musiał się w krzakach schować po to, żeby laser się dokładnie patrzył w tym kierunku. No i mówi, to jest normalnie. No nie, laser się patrzy. Dobra, a teraz? No i wziął... Wziął takie Ringo, takie coś, co to jego zabaweczkę, uniósł delikatnie i zaczął obracać. I laser zaczął robić tak. I on mówi, to jest zainteresowaniem. No więc po tym numerze ja już przestałem żartować na temat lasera, więc jak powiedział mi, że on biega po ścianach, to myślałem, że może to być prawda. I faktycznie ma komendę parkour. Robi rozbieg i na ścianę. I jakby angaż miał od razu, nie? Po takich pierwszych 2 minutach już wiedziałem, że to jest to. Angażę dostał większą niż Sebastian? Tutaj muszę owiać wianuszkiem tajemnicy. Oczywiście, że nie, hello. Natomiast tak, no, ten pies, jak widzieliście, bardzo był ważny w tym filmie i była potrzeba, żeby jakby bardzo współpracował, a nie był tylko takim po prostu tresowanym psem, więc ten kundelek gdzieś tam z nami bardzo się zaprzyjaźnił. Pytanie ostatnie? Ale wtedy nie słychać nas w internecie. Ja mam jeszcze pytania do twórców pierwszego filmu o miłości, o trudnej nazwie, bo... 439. Dokładnie tego. Pierwsze pytanie jest do reżysera, bo wspomniałeś, że ten scenariusz powstał 20 lat temu.
temu i chciałem się dowiedzieć, czy ta taka szkatułowa forma, gdzie oszukujemy widza, że oszukujemy bohaterów filmu rzekomych, czy to od początku chciałeś właśnie zrobić to w takiej formie nawarstwionej, czy myślałeś wtedy raczej właśnie, że fajnie byłoby zrobić eksperyment po prostu dotyczący miłości. Drugie moje pytanie już bardziej do aktorów, to jest to, czy przygotowując się do tych ról, czytaliście na przykład o właśnie różnych historiach eksperymentów społecznych, czy na przykład eksperymentów tak zwanych ślepych testów, gdzie właśnie jedna ze stron albo obie strony nie wiedzą, z czym mają do czynienia. I trzecie pytanie, przepraszam, że tyle to trwa, to bardziej do was wszystkich. Dlaczego reżyserką w filmie zdecydowaliście się uczynić kobietę i czy właśnie czy uważacie, że gdyby reżyserem był mężczyzna, to trochę inaczej, na przykład moralnie byśmy oceniali tę historię? Wiesz co, scenariusz powstał rzeczywiście 20 lat temu. Co więcej, ja nakręciłem wtedy ten film i od samego początku on miał taki kształt właśnie, takiego troszeczkę filmu w filmie. Tylko że wiesz, ja wtedy byłem młodym, zranionym, zbuntowanym chłopcem, którego dziewczyna zdradziła i dlatego kręcił wtedy tamten film. I tyle. Natomiast teraz niedawno, znaczy no, już jakiś czas temu, dostałem propozycję aplikowania o 30, to znaczy o zrobienie 30. A ja akurat wtedy byłem w takiej kondycji, że mój ojciec właśnie umarł, w ogóle nie miałem czasu, głowy do pisania scenariusza, więc wyciągnąłem z szuflady tamten tekst i złożyłem na konkurs, no i się okazało, że dostałem możliwość zrobienia tego filmu i wtedy się przeraziłem, że mam zrobić dzisiaj, wiesz, remake swojego amatorskiego filmu. No i tyle. No i musiałem go zrobić. Znaczy chciałem zmienić ten scenariusz, chciałem zrobić inny film, ale już nie mogłem. Szczerość za szczerość, proszę państwa. Aktorzy jeszcze, tak, pytanie do aktorów. Czy oglądaliśmy jakieś rzeczy? Czy czytaliście opracowania naukowe o ślepych testach? Nie czytałem. To znaczy oszukiwanie, tak to czytasz, że to jest oszukiwanie? No, wręcz we scenariuszu wzajemnie się bohaterowie. A, oszukujecie, widzę, że to się. Tak, okej. Nie, raczej znaczy nie. Oglądałem jakieś podobne filmy, gdzie bohaterowie szli, przechodzili przez jakieś zmiany, inicjacje i cały czas mieli ze sobą kamerę, gdzie bezpośrednio przekazywali jakieś swoje emocje i tak dalej, ale raczej nie oglądałem jakichś takich podobnych filmów, jeżeli o to chodzi. Eksperymentalnych w takim stopniu. Coś widziałem? Też nie. A jeszcze a propos scenariusza, dwa słowa, bo tamten film, tamten scenariusz miał inne zakończenie. I pierwotnie nakręciliśmy no właśnie z innym zakończeniem, po czym stwierdziłem, że trzeba uaktualnić film i nad zegrzem dokręciliśmy całą scenę finałową jeszcze raz i tylko się tym różnią właściwie te filmy. Tyle. Ale głos kobiety rzeczywiście dużo... Głos kobiety chyba dużo nam zmienił. Bo na początku to był głos Jarka i potem zmontowaliśmy to tak, że właśnie Agnieszka Pawełkiewicz podłożyła pod to głos i zadawała też trochę inne pytania niż w oryginale padały i jakoś tak to kombinowaliśmy, jakoś nie wiem, podskórnie czuliśmy, że chyba kobieta jakoś będzie takim, jakoś nie wiem, nie będzie jakoś dwuznaczności wtedy może, bo często wyobrażam sobie, że tak można to odebrać, że to jest jakieś bardzo dwuznaczne, że dwóch kolesi robi film, że coś wymyślają, jakieś nie wiadomo co, a mi się wydaje, że ta kobieta bardzo zalżyła tą całą sytuację i te myśli o tym, że to może być jakieś podstępne.
Tak, to znaczy gdybym miała stary dziad jeszcze razem z Otarem na talii napastował, byłoby to po prostu obleśne. I tyle. No ja też bym nie rozmawiała tak z mężczyzną. Chodzi o otwarcie. Tak, tak, to co Otar mówi, o otwarcie, o szczerość, o prawdziwość. No bo łatwiej kobiecie z kobietą rozmawiać. Tak, jest odpowiedź na pytanie, czy coś jeszcze tutaj, dobrze, nie będziemy głębiej wchodzić. Dobrze, czy jeszcze pytanie jakieś z sali? Nie ma, nie widzę. No dobrze, to bardzo wam dziękuję, bardzo fajne spotkanie i widzimy się przy następnej szczerości.